Muzeum Literatury jest obecnie wystawa z okazji 70. rocznicy istnienia muzeum i tam w pierwszej gablocie znajduje się bliski Pani sercu obiekt, pamiętnik Ireny Kwiatkowskiej. Widzieliśmy się na otwarciu tej wystawy, był wernisaż. Pani Krystyna została otoczona wiankiem widzów, którzy zadawali pytanie, jak to jest, co się stało, dlaczego taki pamiętnik trafił do Muzeum Literatury. Pani Krystyna była uprzejma powiedzieć, że wytargałem jej spod serca nożem pamiętnik Ireny Kwiatkowskiej. Proszę wyjaśnić, jak to się stało. Czy to działa? Tak. Owszem, pan Amadeusz, pięknie jedzą, pan Amadeusz, jak się pojawił u mnie w domu, to po pierwsze miałam skojarzenia muzyczne bardzo sympatyczne, w związku z tym łatwiej mu było przekonać mnie do tego, żebym się tego pamiętnika pozbyła z domu. To naprawdę wyrywane spod serca. Ja ten pamiętnik dostałam dopiero po tym, jak ciocia odeszła. Pani Zofia, która się ciocią zajmowała przez wiele lat, miała przykazane, że dopiero jak ja odejdę, powiedziała, to dasz to Krysiuni. No i tak to się stało, że dostałam. Byłam pod wielkim wrażeniem, bo nagle ja poznałam moją ciocię, która miała 13, 15, 20, do 24 roku życia pisała przez 10 lat te pamiętniki, tylko do końca swoich studiów aktorskich. Wiele cudownych, takich dziewczęcych wspomnień, wzruszających, no między innymi o moim tatusiu, który wtedy był małym chłopczykiem, bo był młodszy od niej o 8. I się dowiedziałam, że się nie chciał uczyć na przykład, że obrywał manto i już mi było smutno, że musiał obrywać jakieś manto. No i jednym słowem takie różne rzeczy tam były.